kochani, zostawcie suba! Good go! Zostawcie suba! No tak! Przesuniemy. Rafonix dzisiaj, bo jest jakaś drama. Dokładnie tam nie zagłębiałem się, ale jest spina między góralem, Polakiem. Tutaj jest, o właśnie, Rafonix jest w Szczecinie, szuka górala. A jeszcze Rafonix, to nie wiem, tam jakoś zamieszany jest, jakaś spina. I specjalnie Rafonix pojechał, słuchajcie, po to, żeby no, naklepać tego gościa, patrzcie. Tak, to ten. Ogólnie Rafonix chodził po wszystkich, bo on tam mieszka w akademiku, chodził po akademikach i szukał po imieniu i nazwisku go. Tylko Rafonix nie jest świadom. Czekajcie, zaraz przesuniemy. O, tutaj. Tylko on nie jest świadomy tego, że takie grożenie w internecie, że ktoś mu zrobi krzywdę, jest karalne. Wariacie, nawet po zgubiony telefon nie chciałeś przyjść. Pani powiedziała, dyrektor, że nie macie w pokoju, a gadaliście z dobre 10 minut. Pinokio, jest kurwa Pinokio, ty, jest Pinokio, ty. Dawaj kurwa. To gdzieś tutaj, nie? Mamy Pinokio. Zaliśmy... Przejechali 500 km specjalnie po to, żeby znaleźć gościa i mu naklepać. Co ciekawe, wyobraźcie sobie sytuację. Karolina Paska, hej, Kazirzej, pozdrów Caroline Michała Wolska. Pozdrawiam, dziękuję. Wyobraźcie sobie sytuację, w którym teraz temu gościowi się cokolwiek dzieje. Na przykład, nie wiem, no złamałby sobie rękę. Tak nawet, wiecie, sam z siebie, złamałby sobie rękę. On by mógł powiedzieć, że ktoś mu zrobił krzywdę, że to jest wina Rafonixa, zażądać odszkodowania, które wynosiłoby na przykład, nie wiem, 200 tysięcy złotych. 700 km, 750, no to jeszcze lepiej, widzicie. Ale dobra, przejdźmy. Zażądać odszkodowania w wysokości na przykład jakiejś wysokiej kwoty i Rafonix ma przypał. W sensie, no nie wypłaci się, nie? Także trzeba, pamiętajcie, że kurde, trzeba czasami myśleć, co się mówi w internecie. No. Jest masakra, dobra, czekajcie, włączę donaty, będę odpowiadał. Mówiłeś, że będziesz całować, ja chciałem odlecieć dalej.